Rok temu na tym kanale pojawiły się dwa odcinki zatytułowane 10 ludzi, którzy zmienili świat na gorsze. Dziś będzie odcinek o 10 ludziach, którzy zmienili świat na lepsze. Oczywiście lista jest subiektywna i zachęcam Was do stworzenia własnej listy w komentarzu. Zaczynamy! Jorge Mario Bergoglio, miejsce dziesiąte, gdyż człowiek nadal urzęduje i wszystko może się jeszcze zdarzyć. Argentyński duchowny rzymsko-katolicki, arcybiskup Metropolita Buenos Aires i tym samym prymas Argentyny, papież i ósmy suweren państwa watykańskiego o imieniu papieskim Franciszek. W swoich pismach podkreślał istotną rolę kościoła jako wspólnoty wszystkich wiernych, której kapłani są jedynie częścią. Zachęcał do otwarcia się na spotkania z osobami niewierzącymi, krytykował też przypadki nieudzielenia chrztu dzieciom urodzonym poza małżeństwem. We swoich kazaniach kładło nacisk na współczucie wobec ubogich, podkreślał jednak znaczenie świętości i duchowości uznając, że przemiana serca ludzi bogatych przyniesie więcej pozytywnych skutków dla biednych niż same działania polityczne. Wyrażał jednak poparcie dla programów na rzecz rozwoju społecznego i publicznie krytykował politykę wolnorynkową. Jednocześnie odcina się od ideologii marksistowskiej. 1 września 2015 roku z okazji ogłoszenia Roku Świętego Miłosierdzia Franciszek udzielił wszystkim księżom spowiednikom pozwolenia na rozgrzeszenie wiernych, którzy dokonali aborcji. Papież Franciszek naucza o potrzebie szacunku i niedyskryminowania osób homoseksualnych, wygłaszając w 2016 roku pogląd, że Kościół powinien przeprosić osoby homoseksualne za ich marginalizację i obrażanie. Czas obrad Rady Kardynałów w dniu 5 grudnia 2013 roku kardynałowie zadecydowali i papież zaakceptował pomysł. Utworzenie komisji do spraw przypadków pedofilii w kościele. Jest to człowiek, który postanowił zreformować kościół i przekształcić go w instytucję przyjazną ludziom. Więc mam nadzieję, że mu się to uda i trzymam kciuki za papieża, bo jest naprawdę okej. Okay. Martin Luther King, amerykański pastor baptystyczny lider ruchu prawa obywatelskich działacz na rzecz równouprawnienia afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej laureat pokojowej nagrody Nobla w roku 1964 człowiek roku 1963 magazynu Time King wyrósł na największego przywódcę afroamerykańskiego na południu. Organizował i przewodził marszami na rzecz m.in. prawa głosu dla Afroamerykanów, praw czarnoskórych pracowników i zniesienia segregacji rasowej. Większość z nich została włączona do ogółu praw amerykańskich przez dokumenty zwane Civil Rights Acts. Został zastrzelony 4 kwietnia 1968 roku w Memphis przez Rea, którego skazano na 99 lat pozbawienia wolności. Theodore Roosevelt, amerykański polityk, 26. prezydent USA, laureat pokojowej nagrody Nobla za rok 1906. W polityce wewnętrznej był zwolennikiem progresywnych reform, m.in. skierowanych przeciwko monopolom oraz nastawionych na łagodzenie negatywnych skutków industrializacji i rozwoju kapitalizmu. W polityce międzynarodowej był zwolennikiem aktywności pokazywania siły, wspierał rozwój marynarki wojennej, ogłosił tzw. uzupełnianie doktryny Monrego. Która ogłaszała prawo USA do interwencji w krajach zachodniej półkuli, które charakteryzują się systematyczną złą wolą i nieudolnością prowadzącą do rozróżnienia więzów z cywilizowanym społeczeństwem. Był zaangażowany m.in. w mediację pokojową między Rosją a Japonią po wojnie lat 1904-1905 za swoją działalność na rzecz pokoju w 1906 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla, jak możemy przeczytać na portalu HistMAC. Bracia Wright, amerykańscy pionierzy lotnictwa uważani są powszechnie za konstruktorów pierwszego udanego samolotu. 14 grudnia 1903 roku Wilbur Wright dokonał pierwszej próby lotu ze wzniesienia na odległość 36 metrów, nie do końca udanej i zakończonej lekkim uszkodzeniem samolotu. Następne próby miały miejsce 17 grudnia 1903 roku. Tego dnia około godziny 10.35 Orville Wright zbił się w powietrze na samolocie i dokonał lotu na odległość około 37 metrów, trwającego 12 sekund. W czwartym locie tego dnia Wilbur Wright przeleciał 279 metrów 59 sekund. Za pierwszy lot samolotu uznawany jest zazwyczaj pierwszy lot Orwella 17 grudnia, lecz są również argumenty, aby uznać pierwszeństwo lotu Wilbura z 14 grudnia, a zwłaszcza pierwszego w pełni udanego sterowanego lotu na odległość 279 metrów. Jezus z Nazaretu, przywódca żydowskiej sekty w Judei w pierwszym wieku naszej ery. Jezus nauczał m.in. jak należy żyć. Można powiedzieć, że był pierwszym pacyfistą, nauczał o nieograniczonej miłości do bliźnich i nawoływał do szacunku, a dodatkowo pobudzał nastroje wyzwoleńcze wśród Żydów żyjących pod okupacją rzymską. Wskazywał na dwulicowość dostojników kościelnych i nawoływał do ascezy. Jest centralną postacią chrześcijaństwa oraz bardzo istotną postacią w judaizmie, islamie, hinduizmie i buddyzmie. Klejstenes. Polityk ateński żyjący na przełomie VI i V wieku przed naszą erą, wprowadził szereg istotnych reform w Atenach w tym demokrację. Jednym z ciekawszych pomysłów Klejstenesa był ostracyzm, umożliwiający usunięcie na 10 a potem na 5 lat obywatela, którego działalność polityczną lud uznawał za zagrożenie dla demokracji. Co roku miano głosować nad tym, czy trzeba przeprowadzić ostracyzm, a dopiero po uzyskaniu większości głosów w tej sprawie Przeprowadzano w innym terminie głosowanie za pomocą skorupek, by wskazać polityka, który powinien pójść na wygnanie ze względu na zagrożenie z jego strony dążeniem do przywrócenia tyranii. W głosowaniu powinno wziąć udział co najmniej 6 tysięcy obywateli. Ustrój wprowadzony w Atenach przez Klejska przetrwał niemal 100 lat i charakteryzuje się go jako demokrację, czyli rządy ogółu lub jako izonomię, czyli równy podział władzy wśród wszystkich. Jan Paweł II, polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy Krakowski, następnie arcybiskup metropolita Krakowski, papież i szósty suweren państwa watykańskiego i święty Kościoła katolickiego. Za swój cel wziął zjednoczenie religii abrahamicznych, czyli chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii abrahamowych i ateistów. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie Wasyża. Przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych. Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał dużą liczbę listów na temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej. Skupił się nie tylko na tragedii Holokaustu, ale również na aspektach teologicznych w relacjach między chrześcijaństwem a narodem wybranym, rozwijając i wprowadzając w praktykę myśl, zaistniałą w dokumencie Soborowym. Potępił antysemityzm, który określił jako postawę nie do pogodzenia z chrześcijaństwem w okresie Wielkiego. Jubileuszu roku 2000 dokonał historycznego wyznania win Kościoła, w tym win względem Żydów. W 1999 roku papież ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich duchownych. W lutym 2000 roku, podczas wizyty w Egipcie, spotkał się w Kairze z sunnickim szejkiem wielkim imamem al Azar. Rok później został pierwszym papieżem, który wszedł do muzułmańskiego meczetu. Podczas wizyty w Syrii modlił się przy relikwiach Jana Chrzciciela w meczecie w Damaszku. Jan Paweł II przez cały pontyfikat szukał zbliżenia ze kościołami protestanckimi i cerkwią prawosławną. Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzucał Watykanowi nawracanie innych na swoją wiarę. Nelson Mandela, południowoafrykański polityk, prezydent Republiki Południowej Afryki w latach 1994-1999, jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi, działacz na rzecz praw człowieka, mąż stanu, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, został przywódcą uzbrojonego skrzydła włócznia narodu i jego. Grupa działała pokojowo i unikała kontaktów zbrojnych z innymi ludźmi. Wszelkie zamachy i morderstwa murzyńskie, jakie się wylicze i przypisuje Mandeli miały miejsce w latach 80. Wtedy Mandela siedział w więzieniu, zaś organizacje zbrojne były zarządzane przez inne osoby. Wyszedł na wolność 11 lutego 1990 roku pod wpływem kampanii nacisków międzynarodowych, zgodnie z decyzją prezydenta de Klerka, który umożliwił też legalizację jego partii 18 marca 1992 roku. Mieszkańcy RP opowiedzieli się w referendum za likwidacją apareidu, apareid zaś to tyrania białych werpa. Kierował organizacją od czerwca 1991 do grudnia 1997 roku, aż w końcu w wolnych wyborach uzyskał najlepszy wynik i większość mandatów w parlamencie. Nowo wybrany parlament wybrał go w maju 1994 roku prezydentem RPA, pierwszym czarnoskórym prezydentem w historii tego kraju. Zdobył międzynarodowe uznanie, wspólnie z de Klerkiem otrzymał w 1993 roku pokojową nagrodę Nobla, rozwiewając wątpliwości de Klerk był biały. Mahatma Gandhi, jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu jako środka nacisku politycznego. Gandhi pragnął zjednoczonych Indii całkowicie wolnych w każdym znaczeniu tego słowa. Chciał, aby hinduści i muzułmanie odnosili się do siebie z szacunkiem i przyjaźnią. Łaknął, by każdy mógł dowolnie wyrażać to, co chce: czcić i wielbić własne dziedzictwo i kulturę z równoczesnym poszanowaniem odmienności innych. Pragnął, aby kobiety były traktowane tak samo jak mężczyźni i Żyły z godnością, poczuciem bezpieczeństwa i czerpały korzyści z własnego rozwoju. Gandhi żądał całkowitego wyeliminowania kastowości społeczeństwa oraz takiego samego traktowania wszystkich Hindusów. Podział Indii dramatycznie zmienił światopogląd Gandhiego, który od teraz pracował nad tym, aby nie dopuścić do wybuchu wojny pomiędzy skłóconymi narodami. Odczuwał potrzebę, aby ludzie sobie wzajemnie pomagali, a szczególnie, żeby bogaci wspierali biednych i szanowali się tak jak rodzeństwo. A no właśnie, kto najbardziej zmienił świat na lepsze? Tę opinię zostawiam Wam i nie odpowiadam na to pytanie. Mam wielu kandydatów, ale jestem bardzo ciekawy Waszej opinii, także napiszcie, kogo Wy umieszczacie na miejscu pierwszym. Trzymajcie się, cześć.